Hej, hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. To będzie trochę inny odcinek. Zaraz wam pokażę, może od kuchni, jak ja to wszystko nagrywam. I przy okazji będę chował sobie te karty, które ostatnio kupiłem, 5 saszetek. Pokażę wam, jak ja to wszystko nagrywam, bo niektórzy chcieli zobaczyć. A więc co? Czasami nagrywam filmy tutaj, siedząc przy tym stoliku. Tak jak na przykład otwierałem przesyłkę okruszyny, to tutaj na samym początku nagrywałem unboxingi na tym stole. Pewnie pamiętacie. Może kiedyś powrócę do tego. Chociaż jakoś chyba w październiku minie mi rok, jak się w to bawię. Tu jest albumik, zaraz go wezmę sobie do drugiego pokoju. Jako ścianę używam, pewnie zauważyliście, tych oto segregatorów. Jestem tam. Segregatorów jeden i drugi robią jako ścianę. Po prostu je ustawiam i sobie stoją i opieram sobie różne okładki i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczycie moją śmieszną wieżyczkę do nagrywania. Dobra, ja się przenoszę do drugiego pokoju. Mniej więcej wam pokażę moje drugie stoisko, w sumie trzecie, gdzie nagrywam. I jest i mój statyw śmieszny. Ktoś tam chciał, już nie pamiętam kto, zobaczyć, jak ja ustawiam kamerkę. O, jak pięknie światełko zaświeciło, w sensie słońce. Ktoś chciał zobaczyć, jak ja nagrywam kamerką z góry. To jest mój statyw. Nic trudnego, po prostu wymyślony. To jest stojaczek do gitary Jamesa Hetfielda z Metallica, w sensie ta miniaturka. No i tu sobie po prostu stoi na kartonach i na pudełku od DVD. Kamerkę po prostu, aha, do czego to służy? Na tym się opiera telefon, żeby nie spadł. Więc kładę sobie o ten oto sposób telefon i proszę bardzo, możemy nagrywać z góry. Dobra, ja sobie teraz uzupełnię album. Karty sobie już oczywiście poukładałem numerycznie. Pewnie będzie dużo braków, w sensie powtórek. Dobra, zaczynamy. Karta numer 1, znaczy w sensie pierwsza karta, numer, no coś problem z ostrością, 19. Jest mi ciężko patrzeć, bo mi zasłania teraz ten, tutaj, o takie coś. Karta 19, numer, nie mam jej, dobra, to sobie przesunę tutaj, 19 jest w sensie tutaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Chcieliście zobaczyć, jak ja to nagrywam? No to wam pokazałem. O. Karta numer 19. Dobra. Następną kartą jest karta numer 23. 23 i jego też nie mam, bo to jest 20, 21, 22, 23. Planuję sobie kupić właśnie blisterki, bo będę polował na limitki. 37. Poluję na Sebastiana Mille, widziałem. Fajna jest limitka. 36, 37 będzie tutaj. Kaźmierczak, który kiedyś grał w Śląsku Wrocław. Szkoda, że go już nie ma. Karta numer 47. 47, tu jest 45, 46, 47. No jak na razie idzie jakoś. Ale tych powtórek już mam trochę, muszę się powymieniać. Dobra, kolejną kartą jest Arkadiusz Sobolewski. Też grał kiedyś w Wiśle Kraków. 52 karta. Jego nie mam. On jest tutaj. A tam sąsiedzi się tłuką coś na górze. On się trochę cicho. Nie chciało mi się telewizora włączać. Włączać, sorry. Karta numer 60. I 60 będzie... O! Jest! Pierwsza powtórka. Następna 65. Jest to Gajos. Gajosa nie mam. A propos Gajosa, 63, 64, 65. Bardzo lubię tego aktora. Janusz Gajos. Świetny aktor, naprawdę. Karta numer 73. Golański. Taki trochę się zmienił z facjaty. Postarzał się chłopina. A Golańskiego 73, 5, te nie mam go. Dobra, dawaj. Dawaj, Pawełek, tutaj do środka właśnie. Dobra, tego też nie kojarzę, Bulić. Karta numer 86. I on będzie tu, zaraz po trenerze. Bulić, Lech Poznań. Dobra. Ciach, możecie sobie od razu kody wziąć.
A chcecie koda? Macie tu koda sobie jednego. Nie wiem, czy w ogóle ktoś to zbiera. A to jest bramkarz. Bramkarzem jest Trela. A ktoś sobie zapisał, to sobie będzie miał. Tradycyjnie ten odcinek znowu będzie długi. No ale co tam, może jeszcze wam coś pokażę. 94 karta numer. 94, tu. Nie mam go. Ciach i sobie siedzi. Dobra, kolejną kartą jest karta numer 100. Janicki. 103, przepraszam. 103. O, jest i następna powtórka. On sobie siedzi tutaj. Jest i druga powtórka. Dobra, Legia teraz. Kuciak. Karta 114. I Kuciaka nie ma. Kurde, ale śmiesznie. Patrzcie. Tu jest bramkarz i tu jest trener. A na przykład tutaj... Tu jest trener i tu jest bramkarz. Kurde, ale wiecie co, dziwnie. To mogli zrobić trener i bramkarz i potem następnie, a nie... No, jakoś tak dziwnie to zrobili. Tak w sumie trochę na odwal się. Karta numer 119. Kucharczyk. Jego mi się wydaje, że mam. Druga strona. A nie, nie mam go. No to super. Dobra. No i kurde, znowu mi się nie trafił żadny topmistrz. Tego to już wiem, że mam. I on sobie siedzi Pinto tutaj. Więc jest to moja trzecia powtórka. Teraz trener Podbeskidzia. 141. 140... 139, 140, 141. Będzie sobie siedział tutaj. O, pa. Dobra. Fajnie, że zrobili w tych blisterkach, że widać limitki. Karta numer 148. Malinowski Piotr. Przynajmniej można sobie wybrać, kto komu co pasuje. 148. Tu jest 47, 48. Można sobie wybrać. Ja się wybrać sobie limitki. Ja sobie jakoś na weekend podjadę. Karta numer 153. I wschodząca gwiazda. Jest to moja powtórka już. Czwarty. Trener Wdowczyk. Trenera Wdowczyka mamy. 155. 154, 155. Nie ma. Nie ma go. Tego to wiem, że mam i już go chyba nawet gdzieś tu widzę. O jest, siedzi sobie tutaj. Kolejny Zwoliński. 168. 166, 78. Dobra, będzie sobie siedział tutaj. Dalej co my mamy? Starzyński. Starzyński 177. 73. 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, będzie siedział tutaj. Słońce fajnie świeci, a przed chwilą deszcz padał. Co za pogoda. 182 karta. I jego też nie mamy. W sensie ja nie mam, nie? Wy może macie. Dobra. Kolejny będzie Pajsiao ze Śląska Wrocław. 196. Ale ma tu fryzurę taką śmieszną. Taki podłużny. Dobra, 196. 195, 196. A ze Śląska ile brakuje mi? 2, 3, 4, 5, 6. 6 mi brakuje. A Sebastian Mila gdzieś tam musi być. Karta numer 205 i on tutaj jest, Boguski. Teraz się zaczną same powtórki, bo z tego co pamiętam. Teraz karta numer 219. O, tego nie mam. On tutaj sobie siedzi. Tak jak już mówiłem, będę robił z każdą edycją takie coś, bo pisaliście, że wam się to podoba, więc w Champions League też takie coś będę robił. Karta numer 223. 22, 23. No super, jakoś te bazówki może szybciej się zbiera. Teraz będą karty te lepsze, w sensie świeciaki, świecące. 231 karta. 232, 231. Dobrze, że chociaż to mi się nie powtórzyło. Dobra, kolejny ulubieniec fanów. Trochę źle widać te napisy faktycznie. Trzeba jakoś tak dziwnie je kierować, żeby to było widać. Ile tam jest? Prawie 10 minut. Dobra, ulubieniec fanów 237. 238 i tutaj będzie. Dobrze jest. Na razie nie ma powtórki. No chodźżeż tu.
Ale bazówek już trochę mam, powtórek. Dobra. Kolejny, Surma. 250 karta. Tu jest 243. Tu jest 249 i 250. Dobrze jest, nie ma powtórki. Bazówki się mogą tam powtarzać w sumie, ale nie te. Dobra, mamy bramkarza Trele 264 i jego, z tego co kojarzę, też go nie mam. I 264 to jest tak, 60, 61, 2, 3 i 4. Będzie sobie Trela siedział tutaj na samej górze. I proszę Państwa, zbliżamy się już do końca. To była ostatnia karta z tych, które ostatnio saszetek zakupiłem. No, pomału jakoś tam się uzupełnia ten album. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A powtórek z tych pięciu saszetek, ile mi się trafiło? Raz, dwa, trzy, cztery bazówki i dwie wschodzące gwiazdy. No, można potraktować, że sześć bazówek. Dobra, to by było na tyle. A ja zmykam do mojego pokoju. Więc statyw sobie tu siedzi, a my sobie idziemy, widać moje nogi. Ja sobie idę zobaczyć jeszcze, co tam się na kompie ciekawego dzieje. O, już mi się wyłączył. Włączymy. No, dobra. Co my tutaj mamy? No, w ogóle dzisiaj jest wtorek. Jest godzina, możecie sobie nawet zobaczyć. 12.09, jest 23.09. Jak na razie najnowszy filmik, to możecie sobie... A, jeszcze mi się to nie zmieniło. Sorry w ogóle, doktorze Radianie, ale nie zauważyłem, że masz tą samą miniaturkę. Oczywiście ja już zmieniłem, ale nie wiem, dlaczego tu jest tak, a na przykład tutaj w menadżerze filmów jest ludzik, listonosz. No, jeszcze się nie zmieniło, ale pewnie się zmieni. Dobra, to by było na tyle, ludzie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Ależ te reklamy mnie tu wkurzają. Nie wiem, co mam z tym zrobić, że nie będę klikał tego za każdym razem. Dobra, trzymaj ta się. Cześć.